Pan opisać, czym zajmuje się zawodowo? Jestem osobą od tak zwanego policy, to znaczy od relacji pomiędzy administracją, a firmami, a organizacjami. Takim trochę łączycielem kimś, kto, kto łączy, kto pomaga dogadywać instytucje między sobą. Co daje Panu najwięcej satysfakcji w pracy? Wartość, którą mogę wnieść do, e, dla społeczeństwa w jakiś sposób? To znaczy, ja bardzo misyjnie podchodzę do mojej pracy, mimo że to mogą być bardzo prozaiczne rzeczy. To jednak każdy projekt, czy biznesowy, czy pozarządowy, ma swój wkład w to, że Polska jest lepszym krajem, czy Europa jest lepszą Europą. Tak? I to mi daje satysfakcję, jeśli mi się to uda. W jaki sposób zaangażował się pan w sprawy Ukrainy i jak się to rozwinęło? Spontanicznie. Zaangażowałem się spontanicznie. To znaczy, ja już od, od lat byłem zaangażowany w kwestie społeczne. To było oczywiste, że jak jest coś, się będzie działo na Ukrainie, to będę w to zaangażowany. Ja już. W kwestii ukraińskiej to byłem zaangażowany już w 2004 roku, w grudniu, tak? kiedy to wybuchła tzw. pomarańczowa rewolucja. Kiedy to po roku obecności we Francji, pracowałem jako wolontariusz z bezdomnymi we Francji, wróciłem do Polski, to był grudzień. Widzę w wiadomościach telewizyjnych informacje, pierwsze informacje o tak tzw. Majdanie w Kijowie i postanowiłem tam pojechać. Tak? O 19 były wiadomości. O 21 był pociąg i już w nim byłem. No i tam spędziłem tydzień na tym Majdanie, i to był początek mojej takiej aktywnej, realnej historii ukraińskiej. Później wróciliśmy do Polski, zorganizowaliśmy wraz ze znajomymi trzecią, znaczy w ramach trzeciej misji, tury wyborów prezydenckich zorganizowaliśmy misję obserwacyjną. Byliśmy oficjalnymi obserwatorami trzeciej tury wyborów, akurat w moim przypadku to był Charków. No i po tym wydarzeniu to, że tak powiem, sformułowało taką grupę, która postanowiła coś dalej robić dla Ukrainy i później dla Białorusi. Stworzyliśmy dwa, dwa ngo dwa dwie organizacje pozarządowe, które się nazywały Inicjatywa Wolna Ukraina, a później Inicjatywa Wolna Białoruś w ramach których organizowaliśmy koncerty, zbiórki, manifestacje, wysyłkę sprzętu za granicę, realizowaliśmy dziesiątki różnych projektów i te organizacje w jakiejś tam części istnieją do, do dzisiaj. Dla zrozumienia kontekstu historycznego, czy mógłby opowiedzieć nam Pan o stosunkach polsko-ukraińskich w przeszłości? W hmm, sensie znaczy historykiem nie jestem, wiem, że jak to sąsiedzi Zawsze było trudno. Tak? W tym sensie, yy, yy, historycznie nasze narody, tak jak każdy inny, które są blisko siebie, yy, miały trudne momenty w historii. Yy, my, ja osobiście chciałbym o tym yy, wiedzieć i pamiętać, ale nie chciałbym, żeby ta historia yy, ciążyła na nas w przyszłości. To znaczy, przyszłość jest wolna od. Błędów w przyszłości. Jak Ania z Zielonego mówiła, i, i to jest coś, co mnie motywuje do, do pracy. Ja wiem, że mamy trudne, że mieliśmy trudne momenty między sobą, że się zabijaliśmy nawzajem. Ale to nie ma teraz znaczenia. Teraz musimy sobie pomagać. Jak byłem w tym 2004 roku na Majdanie w Kijowie, gdzie widziałem po raz pierwszy w życiu milion ludzi naraz zgromadzonych w jednym miejscu. Ktokolwiek to widział kiedyś milion ludzi. Tego nigdy nie zapomni. To było milion ludzi, którzy walczyli i głośno krzyczeli o wolność. Nie krzyczeli pomarańczowy, nie krzyczeli czerwony, krzyczeli wolność. I fakt, że ja tam razem z nimi byłem, jako Polak, sprawiał, że przeżywaliśmy wspólnie coś wyjątkowego. Widziałem ludzi, którzy płakali tylko dlatego, że ja byłem z Polski. Widziałem ludzi, którzy nie dowierzali, że ja jestem z Polski i jestem z nimi w jednym szeregu na tym Majdanie. To był taki moment, w którym coś pękło, to coś już nie wróci. I bardzo dobrze, że to coś pękło, bo to sprawia, że. E, pff, nie wiem, no ja się wtedy stałem też Europejczykiem. No. Jest pan pomysłodawcą raportu Gościna Polska 2022. Czym on jest i dlaczego zdecydował się Pan go stworzyć? <śmiech> <śmiech> Dlatego, że wierzę w rozwiązania systemowe. Dlatego, że wierzę, że by pomoc była efektywna, musi być dobrze poukładana. By projekty były, odnosiły swój skutek, nasze zamierzenia odnosiły swój skutek, one muszą być poukładane w szerszym kontekście. Jeżeli wszyscy będziemy wozili te przysłowiowe taczki i nie myśleli, że sąsiad robi to samo i nie połączymy z nich naszych sił, to ok, to przewieziemy troszkę piasku, tak? ale jakbyśmy się z nim dogadali to byśmy przywieźli być może więcej, a być może zrobili coś całkiem innego, coś, co by przyniosło lepszy efekt. Ja jeździłem na granicę na początku wojny parę razy, brałem ludzi, znając francuski, pomagałem osobom, na przykład, które, które tam przyjeżdżały, z... znając tylko język francuski. Tak? Wiedziałem, że tam jestem potrzebny, ale wiedziałem też, że to nie jest długoterminowe rozwiązanie. Nie sposób zawalać którejś nocy z rzędu, przewieźć kilka osób, i tak wiedzieć, że to jest fala, której i tak się nie da ludzkimi rękoma tak w pojedynkę ogarnąć. Więc pomyślałem, dobra, no musimy coś zrobić takiego, żeby, żeby sobie trochę ułatwić zadanie w tym sensie, żeby być bardziej efektywnym w pracy. To była moja pierwsza motywacja. Druga moja motywacja była taka, żeby mm, przewidując, że ta ogromna liczba osób, które do nas przyjechały, są na razie otoczone taką, bym powiedział, ochronną bańką. Tak? To był taki czas wielkich uniesień, emocji, takiego no, no, czegoś spektakularnego w historii, takiego rozwoju społecznego, bycia razem, i tak dalej. Ale to coś też się skończy. To nie jest tak, że my będziemy świetnie współżyli z bardzo dużą mniejszością, nową mniejszością narodową w Polsce. Przypominam, że po wojnie Polska de facto była krajem. Mononarodowym albo monokulturowym de facto. Tak? Dla mnie największa mniejszość z mojej młodości to byli Wietnamczycy w Polsce. Mówiliśmy o setkach, dziesiątkach, setkach tysięcy. Tak? To gdzie my teraz mówimy o milionach? Polska się zmieniła. Ta wojna, wybuch tej wojny, to jeszcze wspomógł ten, ten, ten proces. Polska stała się nagle krajem wielonarodowym, praktycznie z dnia na dzień. To jest coś, co trzeba zauważyć, czego nie można bagatelizować, co trzeba wykorzystać jako atut. Ja sobie pomyślałem, co zrobić, żeby ten pobyt tej ogromnej rzeszy ludzi, bardzo większości aktywnych zawodowo, intelektualnie i tak dalej, z ogromnym potencjałem, żeby ten moment wykorzystać, a nie stracić, żeby ten moment nie był czasem problemów, czasem walczenia z kolejnymi przeciwnościami losu. Tylko czasem, w którym my, jako Europa, jako te dwa kraje, się rozwiniemy. Co to znaczy się rozwinąć? Jak to zrobić, żeby się nam to udało? Jak to zrobić, żeby się nie pokłócić w perspektywie pół roku czy, czy półtora roku? O tym jest gościnna Polska. Bo to ma być gościnna Polska, to znaczy miejsce, w którego się miło przyjeżdża, które co do zasady, to też podkreślam, jest miejscem, tak jak się przychodzi w gości. Przychodzi się do gości, się wychodzi. Prawda? Co do zasady jest to miejsce, z którego się wraca, bo taka jest idea i taka jest racja stanu Ukraińców. Jak oni wszyscy stamtąd wyjadą, to nie będzie Ukrainy, tak? Połowa ukraińskich dzieci w szczytowym momencie wojny, no nie wiem jak jest teraz, mówiąc szczerze, połowa tych ukraińskich dzieci była poza granicami kraju. W wieku szkolnym. Co oznacza, że jeśli te dzieci się nie będą uczyły prawidłowo, jeśli nie będą otrzymywały dobrej edukacji, a mamy już za sobą dwa lata COVID-u, kiedy oni też mieli przecież takie same problemy jak my, albo i większe, w związku z czym no, stoi przed Ukrainą także kwestia takiego kryzysu pokoleniowego, edukacyjnego, o który, którym nie możemy zapomnieć. Te wszystkie przesłanki chodziły mi po głowie, powiedziałem, musimy na to spojrzeć systemowo. Nie widziałem na horyzoncie żadnego, żadnej innej instytucji, która by tak holistycznie na to patrzyła, a jednocześnie e, widziała z taką rozdzielczością, to znaczy, co jest do zrobienia na poziomie rządowym. To jest do zrobienia na poziomie rządowym, co jest na, do, na poziomie wojewódzkim, e, regionalnym, to jest tam, ale są, są także rzeczy robione przez ludzi, przez organizacje pozarządowe. Te wszystkie poziomy trzeba zgrać. One muszą grać do jednej bramki. Jak nie będziemy grać do jednej bramki, to będzie chaos. I, I nie wykorzystamy tej szansy. A to jest szansa. I jak wyglądał by proces przygotowania raportu Gościna 2022 jak zebrał Pan zespół ekspertów? Ja mam doświadczenie pracy w polskiej administracji rządowej. Byłem członkiem zespołu doradców strategicznych premiera w 2007 przez kilka lat. Wiem, jak się tworzy dokumenty strategiczne. Wiem, jak to powinno z grubsza wyglądać. Więc poszedłem podobnym torem. Zebrałem osoby, które wiedziałem, że się dobrze znają na poszczególnych obszarach, którymi pomyślałem, że ten raport się musiał zainteresować. Na pewno jest to demografia, na pewno jest to rynek pracy, na pewno jest to makroekonomia, bo to wszystko musi się ekonomicznie trzymać kupy. Na pewno jest to edukacja. Do tego jeszcze nam doszło coś, czego jeszcze parę lat temu nie braliśmy pod uwagę, czyli cyberbezpieczeństwo, bo ta wojna się odbywa tak samo na poziomie fizycznym, tak samo i na poziomie wirtualnym, i także ten wymiar europejski. To znaczy chciałem spojrzeć na to, w jaki sposób my możemy z Ukraińcami współtworzyć nowy kawałek Europy, która się w tym momencie rozszerza. Już nie formalnie, nie tylko formalnie w kwestii Unii Europejskiej, ale po prostu. Gdzieś tam mentalnego dołączenia Ukraińców do, do grona krajów europejskich, co myślę, jak spotkamy ludzi na ulicy, to, to ta wojna bardzo wiele zmieniła w tym zakresie. I to jest także element, którym, którym się chciałem zająć. No więc no więc za, 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 zacząłem dzwonić po tych ekspertach. Mówię, słuchajcie, mam taki pomysł, musimy to jakoś zgrać. Nie możemy być osobno, musimy być razem. To jest pierwsze. Drugie, no, jedna osoba nie stanie tak ogromnego procesu, który tutaj się zaczął kreować, poprowadzić, zarządzić nim. Musiałem mieć wsparcie instytucjonalne w procesie tworzenia tego, tego raportu. No i kto to robi, tego typu rzeczy? No, think tanki. Think tanki to jest, to jest, instytuc to jest typ instytucji, która tego typu rzeczy robi na co dzień. Więc wise Europa, tak? Instytucja, którą po prostu znałem i było mi najłatwiej najszybciej podnieść słuchawkę. Przy okazji, jest to jeden z największych think tanków w Polsce. Więc, więc z jednej strony miałem, szukałem ekspertów, nie po kluczu politycznym, po kluczu tylko eksperckim. Po ludziach, którzy się zajmują edukacją, po ludziach, którzy się zajmują demografią, czy makroekonomią, czy innymi dziedzinami życia. I, i w ten sposób udało nam się zgromadzić pierwszą pulę, załóżmy, dziesięciu osób z grubsza, które potem w toku pierwszych dyskusji dokoptowały sobie metodą takiej śnieżnej kuli kolejne osoby. Tak? I wtedy doszła do tego, nie wiem, ochrona zdrowia. Relacje administracja centralna, administracja samorządowa, bo to jest bardzo ważny element w przypadku polskiej struktury zarządzania państwem, żeby te dwa poziomy administracyjne ze sobą dobrze współpracowały, co nie ma miejsca na razie w Polsce, a bardzo chciałbym, żeby tak było, w związku z tym też chciałem ten, ten obszar ująć i tak dalej. I tak dalej. Wspomniał Pan przed chwilą o Wise Europa. Mógłby Pan nam powiedzieć, jakie są wady i zalety współpracy z fintankami przy, op przy opracowywaniu takich dokumentów? Zalety są oczywiste. To znaczy mamy gotową instytucję. Która ma zatrudnione osoby, która wie, co należy zrobić po kolei, aby powstał dokument, żeby coś z tego było. Tu mamy na przykład ulotkę, która w ramach tego procesu powstała. Tego typu rzeczy są niezbędne, bo, no bo nie tylko dobra idea się liczy, ale to, żeby zebrać ludzi do kupy, wymagać od nich, postawić jakieś kamienie milowe, wyznaczyć sobie jakiś proces pracy. Tak? Ja jestem wizjonerem, ja to napędzałem. Ja pracowałem z WISE dzień w dzień de facto. Mieliśmy praktycznie codzienne kole, kiedyśmy sobie robili od odprawę, jaki etap mamy, czego mamy, czego nie mamy. Nie wchodziłem w temat merytorycznie, ale wchodziłem w temat mm, zadaniowo. To znaczy ja wiedziałem, po co on jest. Ten dokument jest po to, żeby y, opowiedzieć także naszym wszystkim podmiotom, które chcą pomagać Polsce i Polakom, w jaki sposób nam pomóc efektywnie. Gdzie kierować środki, na przykład, tak? gdzie, y, gdzie mamy obszary, w których, możemy, w których potrzebujemy dodatkowego wsparcia? Zwróćcie uwagę, że wszystkie osoby, które do nas przyjechały, mówię o Ukrainkach głównie z dziećmi, bo tak to mniej więcej wygląda statystycznie, są zaopiekowane przez polskie instytucje y, publiczne. To znaczy, dzieci są co do zasady objęte systemem polskich, polskiej edukacji. Rodziny są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, społecznym, etc. etc. Państwo Polskie jako takie jest na tyle duże, że było w stanie wchłonąć te półtora miliona czy różnie liczonych uchodźców. Nie tu polegał problem, polegał na tym problem, czy dalej uważam, że po, polega, abyśmy te instytucje, które, które, że tak powiem, obsługują naszych nowych mieszkańców Polski. Były wsparte, bo nasze szkoły już sobie nie dawały rady, już było zbyt wielu uczniów, już był zmianowy typ pracy, który dla małych dzieci nigdy nie jest dobry ja o tym jako ojciec wiem. W związku z czym, y y y nie wiem, y kompetencje multikulturowe, językowe po obydwu stronach, tak, 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 tak samo Ukraińcy się uczą nauczyć polskiego, tak jak i my, w sensie instytucje, których obsługują, muszą być gotowe na obcowanie z innym językiem, tak? Z innym kulturą. Sam fakt, że postawa programowa ukraińska jest bardzo różna od polskiej, sprawia, że bez, jej, bez elementarnej wiedzy na jej temat trudno tego nowego ucznia w klasie poprowadzić w taki sposób, żeby się rozwijała, a jednocześnie jego rodziców wciągnąć w jakieś życie społeczne, żebyśmy nie, nie, nie tworzyli. Klas ukraińskich i klas polskich, tylko żeby one były razem. To nie jest takie wcale proste. My nie mamy w tym doświadczenia, bo skąd je mamy mieć. Prawda? Nie jesteśmy krajem imigranckim, co do zasady do tej pory. W związku z czym musieliśmy się tego wszystkiego nauczyć. I, e, i bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie e, w tych bardzo wielu działaniach, którym państwo polskie generalnie daje sobie radę, było wsparte, a nie tworzyć równoległe byty, które by duplikowały te procesy. Bo to nie o to chodzi. Tu nie trzeba kupować, nie, nie trzeba kopać studni, nie trzeba stawiać szałasów. To nie jest typowa sytuacja taka uchodźcza, do której te duże organizacje pozarządowe są przygotowane. Tak? To jest sytuacja, w której mamy stosunkowo dobrze funkcjonujące państwo europejskie, które trzeba wspomóc, a nie na odwrót. Raport został opublikowany w maju 2022 roku i od tego czasu sytuacja uległa zmianie. Czy myśli Pan, że jakieś partie raportu wymagają na ten moment aktualizacji? Ja myślę, że wiele... Odpowiem inaczej. Wiele kwestii, które są zawarte w raporcie, są dalej aktualne albo wręcz nabierają na wadze. Czy kwestia, nie wiem, dezinformacji w internecie, z jakiegoś powodu stała się mniej aktualna, czy kwestia poprowadzenia edukacji w szkołach w sposób inkluzywny i otwarty dla rodzin ukraińskich przestała być aktualna, jest tak samo aktualna. Jeśli czegoś widzimy więcej, to chyba raczej nie wiem, negatywnych takich społecznych zachowań. Tak? Widziałem ostatnio jakiegoś Pijaczka na ulicy, który, który tam był niezadowolony z faktu, że, że widzi tylu Ukraińców na ulicach. Tak? To, to nie jest odosobniony przypadek, to jest coś, co przewidzieliśmy już na początku wojny. Tak będzie, tego będzie coraz więcej. I o tym jest ten raport, i, i dlatego wręcz bym powiedział, jego waga wzrasta w niektórych aspektach, a na pewno nie maleje. Tak? To nie jest tak, że mamy rozwiązane te, te, te kwestie. Raport wydaje się być fundamentalnym narzędziem dla rządzących w poradzeniu sobie z obecną sytuacją. Jednak widzimy, że Polska nie była przygotowana na taki kryzys. Czy przed wojną były sporządzane inne analizy ostrzegające przed potencjalnym problemem migracyjnym? To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do, do demografów. Z tego co ja wiem, z tego co mówią moi koledzy, z których zaangażowałem w raport, na przykład Maciej Duszczyk czy Paweł Kaczmarczyk, no to oni od lat mówili, że Polska potrzebuje polityki migracyjnej z prawdziwego zdarzenia. To nie są moje słowa, to nie jest moja opinia. I, no i wygląda na to, że rzeczywiście potrzebuje, tak? I ten raport jest, nie jest wcale strategią migracyjną Polski, jest tylko takim white paperem, dokumentem do dyskusji, tak, na, na kanwie którego można taką strategię oczywiście budować, tak? Gdyż dobra strategia migracyjna obejmować będzie właśnie, będzie patrzyła bardzo holistycznie na, na ten dobrostan osób, które do nas przyjeżdżają, która się nie sprowadza do tego, żeby mieć gdzie mieszkać. Trzeba mieć co jeść, trzeba mieć gdzie y y y y wysłać dziecko do szkoły, pójść do pracy i mieć godne i fajne życie społeczne, bo, bo na tym polega dobre życie, prawda? Żeby było nam miło także z innymi ludźmi. Y Polityk w tym zakresie ewidentnie brakuje. Myślę, że to jest dobry początek. Raport pokazuje także, co powinno się zrobić, aby uniknąć konfliktów między Polakami i Ukraińcami na podłożu kulturowym i historycznym. Ale istnieją także napięcia pomiędzy Ukrainą, na przykład Węgrami. Czy wie pan, czy inne zagraniczne fintanki lub rządy starają się odpowiedzieć na te wezwania w swoich krajach? No jeśli chodzi o on, kryzys ukraiński, to, to nie wiem, czy aż tak jak my, mówiąc szczerze, na pewno są kraje, które wiedzą wiele na ten temat, ale w innych kontekstach. Tak? No, taka Francja, w której spędziłem trochę czasu, no, radzi sobie z multikulturowością i związanym z tym wyzwaniami społecznymi od lat. Szwecja podobnie, prawda? Mamy z czego czerpać wiedzę. I, I doświadczenia, natomiast trzeba te doświadczenia przenosić na polski grunt, czy na grunt regionu Europy Środkowo-Wschodniej inteligentnie, w tym sensie nie do je, jeden do jednego, bo nie jesteśmy ani Szwecją, ani Francją. Jesteśmy Polską. Jesteśmy krajem, którym kiedyś mieliśmy blisko połowę mieszkańców innej narodowości i żyliśmy w, 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 gen, w, w generalnie spokoju. Musimy. Mm, Mierzyć nasze wyzwania naszymi miarami. Dlatego postanowiłem zaangażować ekspertów, którzy wiedzą, jak inne kraje europejskie i na świecie radzą sobie z procesami napływu dużej liczby uchodźców, ale jednak polskich ekspertów, znaczy ludzi, którzy są osadzeni w polskich realiach, w, polskim, w polskiej kulturze, dlatego że to jest ogromny projekt społeczny, który ma być realizowany tu. Przez nas, z Polakami, przez polskie organizacje czy przez polskie struktury społeczne. W związku z czym wszystkie rozwiązania, które, które, z których czerpiemy, muszą być przez to przefiltrowane. Tego się nie da nam że tak powiem, zaprogramować, czy na poziomie europejskim, czy na, czy na poziomie międzynarodowym. Ja dlatego chciałem stworzyć dokument, który będzie dla, na, dla naszych partnerów z Unii Europejskiej, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Kanady, czy z dowolnego innego zakątka świata, takim kompendium, w jaki sposób podejść do tematu y, napływu uchodźców do Polski y, konstruktywnie i efektywnie, y, tak aby oni mieli, tak powiem, trochę gotowca, czy taki copy-paste. Y, pewną bazę już, już mamy, ale to musi być napisane przez Polaków. Tego się nie da zrobić inaczej. Właśnie chciałam zapytać o kryzys migracyjny, który nie jest nowym zjawiskiem w Europie. Przecież w 2015 roku Hiszpania czy Włochy były szczególnie dotknięte ogromną liczbą uchodźców. Ale na czym polega różnica pomiędzy tamtym kryzysem a obecną sytuacją w Polsce? Czy jest coś, czego mogliśmy się nauczyć z tych kryzysów i aplikować tutaj? Ja myślę, że, że, że jest jakaś ogromna jakościowa różnica pomiędzy nap tymi napływami uchodźców do, do Grecji, Włoch, Hiszpanii, generalnie krajów południa, czy też Szwecji, na przykład, tak? czy Niemiec, gdzie mamy ogromną mniejszość turecką, na przykład. Tak? To jest trochę tak, że, że ten kryzys uchodźczy ma dużo szerszy kontekst, niż by się mogło wydawać, przynajmniej z mojej perspektywy. To jest Kolejny rozdział bardzo długiej historii, historii o nazwie Europa i Rosja. Tak się akurat składa, że mój pra, pra pradziadek zginął w wojnie z bolszewikami. Tak? Mój dziadek był w armii krajowej. Mój ojciec był w, był w opozycji demokratycznej w Polsce za, za, za czasów komunistycznych. Ja zorganizowałem parę organizacji, które wspierają ruchy niepodległościowe, demokratyzację. Ukrainy i Białorusi. Jaki to ma wspólny mianownik? No, jakiegoś przepychania się niestety z Rosją. Ja nie mówię tego w takim negatywnym kontekście, w sensie, ja nie mam nic przeciwko Ros Rosjanom jako takim, ale fakty są takie, że od pokoleń yy, jesteśmy na tej granicy. Tak? Z tego chcemy, czy nie? I ten napływ uchodźców to nie jest po prostu napływ uchodźców wojennych, to jest element jakiegoś, jakiejś większej historii włączania tych krajów do Europy, tak jak ja sobie wyobrażam Europę. I tak myślę, otwierając Polacy otwierając swoje drzwi przed Ukraińcami, też coś takiego mają w, gdzieś tam w tyle głowy. Że to jest taki moment historyczny. Że to nie jest tylko akcja, trzeba tym ludziom pomóc, ale że to jest coś dużo jeszcze większego tak naprawdę. I też, też pewnie dlatego to zaangażowanie Europy i w ogóle świata jest tak. No, spektakularne. Nigdy nie było w historii takich sankcji przecież, tak? W związku z czym to pokazuje, że, że, że to jest szersza historia, że to jest historia o naszej przyszłości. O tym, jak my potem. Jak, jak, jak nasze dzieci będą funkcjonowały, w jakim świecie będą żyły. Ja bym bardzo chciał, żeby to był świat, w którym wyjazd na Ukrainę, na Białoruś czy do Rosji. Czy do Hiszpanii będzie równie przyjemnym doświadczeniem, bo będą to kraje, w których będzie można yy, wolno żyć. Biorąc pod uwagę zjawiska opisane w raporcie, jakie są Pana zdaniem najtrudniejsze problemy do rozwiązania? Hmm, jakie będą najtrudniejsze, to się okaże tutaj nie chciałbym warunkować. Ja myślę, że yy, yy, tak jak pod po tych godzinach pracy nad tym raportem, ja myślę, że, że szkoła jest jednym z takich punktów, który, na którym się powinniśmy w sposób wyjątkowy skupić. Z dwojakiego powodu. Po pierwsze dlatego, że szkoła jest miejscem, do którego uczęszczają dzieci, czyli najwrażliwsi z Europejczyków. To oni przeżywają teraz najwięcej, to oni będą mieli PTSD po tej całej historii. To, I tu mówię o dzieciach ukraińskich oczywiście przede wszystkim, ale, ale moje dzieci też już mają y, ewidentny y, takie napięcie, tak? to słuchanie o tych wybuchach, o tych śmierciach, o, ty, o, o tych strasznych rzeczach, które ich, które ich nie omija. One to słyszą, one to widzą, one to przeżywają, trzymają na razie to w brzuchu. Tak? Ale, ale to, 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 to potem będzie miało negatywne konsekwencje, których teraz nie widzimy. Dlatego ta szkoła, która jest. Aspektem, tym aspektem, tym elementem całego tego łańcucha instytucji, który właśnie wspiera tych, tych, naj, tych najbardziej wrażliwych spośród nas, powinna być wyjątkowo dobrze do tego przygotowana. To jest pierwszy punkt. Punkt drugi jest taki, że szkoła jest także miejscem spotkania dorosłych, bo do tej szkoły się dzieci przeprowadza, jest się rodzicami. Jeśli ta szkoła będzie miejscem, w którym e, tych rodziców się włączy, połączy, e, okaże się im jakieś ciepło, właśnie taką gościnność. To to, to to jest najlepsze miejsce, żeby to uczynić. W in, inne miejsce to jest oczywiście sektor ochrony zdrowia. Wczoraj byłem świadkiem spotkania właśnie, zderzenia Ukrainki z Polską Służbą Zdrowia. Tak? Ogólnie to wszystko poszło dobrze, tak? ale no jest napięcie, którego by mogło nie być. Tak? Mogłoby być troszeczkę milej. Także, jak mnie pytacie o najważniejsze aspekty, ja uważam, że, że, że szkoła i jej umiejętność poradzenia sobie z, z tym wyzwaniami przystającymi przed najmniejszymi oraz ich rodzicami, to jest jeden z takich niesłychanie ważnych elementów, na, na który warto się skupić. Drugim z pewnością będzie praca gdyż mamy y, ogromną rzeszę tutaj dobrze wykształconych y, osób, dobrze, niedobrze, jakość wykształconych. To, co jest teraz ich wspólnym mianownikiem, to to, że oni pracują, czy one głównie, poniżej swoich kwalifikacji, co jest niedobre dla nich w sensie psychologicznym, co jest niedobre dla nas w sensie gospodarczym, bo po co nam, y, znaczy y, lepiej dla nas by było, gdyby te osoby wykorzystywały w pełni swój potencjał zawodowy. Dla nas, dla Polski, dla nas, dla Europy, dla nas, dla Ukrainy. I Jest to także obszar, w którym jest wiele do, do zrobienia na przyszłość. To znaczy to, co, proszę zwrócić uwagę, że, że Unia Europejska jest ufundowana na, na podstawie gdzieś tam biznesowej, tak naprawdę. Że Europejczycy pomyśleli, to co nas może połączyć, żebyśmy się potem nie bili, żeby nie było trzeciej wojny światowej, to jest, to jest stworzenie wspólnego organizmu gospodarczego. Też tak trzeba o, o tym patrzeć w kontekście Ukrainy. Tw tworzyć miejsca, w których młodzi startupowcy z Polski i Ukrainy będą razem już wymyślali swoje przedsięwzięcia, a nie osobno, które co będzie procentowało po potem na dekady, a nie miesiące. Tak? Bo, bo nas połączy, po połączy nas też gospodarka, co jest niesłychanie ważne. Czy uważa pan, że przeznacza się wystarczające zasoby i dokłada wystarczających wysiłków, aby poradzić sobie z tymi problemami? No to ja powiem tak, no zawsze można zrobić więcej. No to jest takie, takie oczywista odpowiedź. No, wydaje mi się, że na tyle, na ile byliśmy w stanie jako kraj, to się z, z to spełniliśmy pokładane w nas oczekiwania, myślę, takie międzynarodowe. To na pewno zdaliśmy ten egzamin, takiej pierwszej, spontanicznej pomocy. Ja bym chciał, żebyśmy też zdali egzamin takiej poukładanej, długoterminowej, mniej yy, heroicznej, a bardziej prozaicznej, yy, systemowej pomocy. Ale raczej nie pomocy już, tylko raczej współżycia, współbycia razem, kościelnej Polski. I to jest coś, gdzie według mnie nie robimy wystarczająco dużo, I, i ta komunikacja pomiędzy poszczególnymi typami organów państwa w Polsce jest za słaba, jest za wiele antagonizmów. E, to mnie złości, ja tego nie chcę. Ja bym wolał, żebyśmy grali do jednej bramki, a tak nie zawsze jest. Tak? E, ja na, na, uważam, że akurat w tym momencie polityka nie zdaje swojego egzaminu. Znaczy, polityka jest. Królową demokracji i ona jest po to wymyślona, abyśmy dogadywali się między sobą w trudnych sprawach. W tym przypadku nam nie idzie to jeszcze najlepiej. Tak? Ten raport jest takim apelem pod tytułem usiądźmy i zastanówmy się, jak możemy osiągnąć nasze cele, jak możemy ugościć Ukraińców w Polsce lepiej. Możemy to zrobić. Czy myśli Pan o jakichś przykładach, w jaki sposób dane ministerstwa, czy urzędy nie współpracują ze sobą w tej kwestii? No chociażby ta nieszczęsna polityka migracyjna, o której dzisiaj już rozmawialiśmy. Tak? No, jest tak, że żeby polityka migracyjna miała sens, to ona musi być systemowa, ona musi być na poziomie krajowym. Teraz tak, ona może być realizowana, zresztą też WISE tego typu projekty realizuje, tworzenia regionalnych czy też lokalnych strategii migracyjnych. Można też to robić, ale akurat procesy migracyjne są takimi procesami, które lubią i powinny być zarządzane z perspektywy makro. Tak? Tego połączenia w tej chwili nie ma. Tak? To nie jest tak, że miasta czy regiony, mają w jakiś kaskadowy sposób możliwość przekładania celów krajowych na, na, na swoje cele. Tych, 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 tych krajowych nie ma, a już na pewno nie ma w takim wydaniu, które by pasowało do obecnej sytuacji, którą mamy tutaj za ulicami, za oknami. Mamy tutaj półtora miliona osób, które możemy zaangażować lepiej niż ma to miejsce teraz. Ja bym bardzo chciał, żeby to była sprawa polska, a nie samorządowa, a nie pozarządowa, a nie rządowa. Tak? Żeby te wszystkie, żeby te wszystkie instytucje działały wspólnie. Tak, do, tak, tak w tej chwili do końca nie jest. No. To nie jest to moja obserwacja, tylko, tylko obserwacja tych, którzy de facto zrobili do tej pory bardzo dużo, jeśli chodzi o taką bezpośrednią pomoc Ukraińcom, czyli samorządu. I organizacji pozarządowych, które, które akurat na tym poziomie lokalnym współpracują. Tak? Są te zespoły zarządzania kryzysowego w miastach, które, które gromadzą wszystkich interesariuszy, ale z danego regionu. Ja bym chciał, żeby to samo się działo na poziomie krajowym. Polscy decydenci, do których kierowany jest głównie raport, powinni wziąć Wasze rekomendacje pod uwagę. Czy strona ukraińska brała udział w przygotowaniu raportu i jak ukraińskie placówki dyplomatyczne w Polsce mogą pomagać w implementacji tych rekomendacji? Pierwsze, pierwsza myśl jest taka: ten raport nie jest tylko kierowany do polskich interesariuszy, ten raport był napisany od razu po angielsku. Dlatego też, co podkreślę, jest dla mnie niesłychanie ważne, że wszyscy nasi Przyjaciele z całego świata, którzy chcą nam pomagać w pomaganiu, żeby wiedzieli, jak to zrobić efektywnie. Jak mamy Międzynarodowy Fundusz, jak mamy Komisję Europejską, jak mamy Międzynarodowy Fundację Amerykańską na przykład, żeby one miały już gotowe obszary tematyczne, w które powinny wchodzić w ramach swoich możliwości. To jest bardzo ważne. I y, y, wiemy o tym, że jest trochę napięć pomiędzy dużymi organizacjami, które przychodzą do Polski pomagać, a polskimi organizacjami, które pomagają i instytucjami, gdyż one troszeczkę myślą w innych, y, są, są trochę w innych y, światach. Tak? Y, y, ja bym chciał, żeby t, tym raportem tę agendę jednych i drugich uwspólnić. Jak będzie wspólna, to wtedy będziemy działali razem. Teraz jest troszeczkę obok. To jest pierwszy punkt. Punkt drugi, wracając do pytania dotyczącego zaangażowania strony ukraińskiej. Raport jest objęty patronatem ambasadora, czy ambasady konkretnie. To jest może ważne, akurat trafiliśmy na moment, w którym się ambasador rozmiegał. Raport jest objęty patronatem ambasady i był od początku. W procesie jego powstawania przedstawiciele ambasady byli cały czas obecni. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że tak jak wspomniałem, tak, naszym celem jest realizacja także racji stanu Ukrainy. To znaczy, sprawienia, że to nie będzie ogromny na historyczną skalę drenaż mózgów Ukrainy, tylko że to będzie czas rozwoju Ukrainy, mimo tego strasznie trudnego czasu. Ci ludzie co do zasady muszą wrócić na Ukrainę, jeśli Ukraina ma dalej istnieć. To jest kwiat społeczeństwa ukraińskiego, który w tej chwili wyjechał. I, i dlatego jest tak ważne, żeby każde słowo i każda każde sugestia działań w tej, z tego raportu była po pierwsze dobra merytorycznie, to znaczy była taka, która jest, się realnie sprawdzi w, w, w życiu. I tutaj ambasada ma wiele do powiedzenia, no bo przecież jej zadaniem było już od lat w Polsce realizowanie tego typu zadań, to znaczy łączenie, wspieranie społeczeństwa ukraińskiego będącego na terytorium Rzecz, Rzeczpospolitej Polskiej. A po drugie, żeby, no żeby nie było tam treści, które mogą sugerować zostańcie, bo nam nie o to chodzi, co do zasady, systemowo i nie o to chodzi Ukraińcom. Chodzi o to, żeby odbudować państwo ukraińskie po tym ogromnym kryzysie, a nie je wydrenować. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że część z tych, Ukraiń, z tych uchodźców w Polsce zostanie. Tak jest naturalna kolej rzeczy. Ale tak sobie myślę, że dzięki temu, że był COVID, że świat się stał trochę bardziej zdalny, wirtualny, jest bardzo wiele nowych możliwości, które do, których przed covid i przed wojną nie było, żebyśmy będąc. Fizycznie dalej od siebie mogli dalej współpracować, dlatego wykorzystajmy ten, tę okazję, że mamy tutaj bardzo wiele osób fizycznie, dlatego żeby się poznać, żeby stworzyć relacje międzyludzkie, żeby stworzyć instytucje, firmy, które potem mogą pracować i, i kwitnąć zdalnie, już, już, już będąc z powrotem na Ukrainie, a, a jednocześnie nie, no właśnie, a nie drenując tej Ukrainy. No. Bo to, bo to też nikogo nam nie, nie, nie o to chodzi. Ma, w naszym interesie jest mieć bardzo dobrze rozwinięte i prężne państwo ukraińskie za naszą wschodnią granicą. Rekomendacje zawarte w raporcie są niezwykle istotne dla pomyślnego zarządzania sytuacją, ale bez wątpienia zasadniczą kwestią jest zrozumienie tych obecnych realiów. Czy te rekomendacje są aktualnie wdrażane i jak decydenci implementują te rozwiązania? Trzy, dwie sekundy. Wiem, że... Znaczy, odpowiedź na pytanie, jak są wdrażane, jest zbyt trudnym, bo Polska jest ogromnym krajem. Raport poszedł szeroko, był wysyłany do naszych partnerów za granicą. Mam nadzieję, że jest wykorzystywany. Wiem na pewno, że nie wiem, ambasada amerykańska go, go przyjęła bardzo ciepło i, i bardzo się cieszyła, że, że już powstała jego wersja angielska, dlatego, że on im ułatwia też pracę, tak? Wiem to, co wiem, to mogę opowiedzieć prostą historię z, z życia. Po jednej z prezentacji, kiedy opowiadałem o tym raporcie, ja i moi koledzy, akurat z działu e, o edukacji, e, swoją drogą, to było dwóch nauczycieli, którzy uczyli zarówno na Ukrainie, w Ukrainie, jak i w Polsce, w szkołach. W związku z tym znają i podstawę ukraińską, i podstawę polską, więc. Łatwiej im opowiadać o tym, jak te dwie podstawy programowe ze sobą połączyć. Opowiadali o tym, jak można zorganizować szkołę. Taką szkołę, która nie będzie szkołą ukraińską i szkołą polską, tylko szkołą razem, a która szanuje tę różnorodność i ma gdzieś z tyłu głowy, że później edu kontynuacja edukacji będzie się musiała odbywać w przypadku części tych uczniów na Ukrainie. E I podszedł do mnie mm, po tej prezentacji prezydent miasta Rzeszowa i mówi. Mniej więcej tak. Bardzo dziękuję za ten raport, gdyż on mi daje um, informację o tym, jaką ja mam w ogóle obszar zarządczy. Ja jako miasto, w polskich realiach, y, zarządzam sz, y, szkołami. Tak jest akurat w Polsce. Szkoły podstawowe y, są, y, są co, do, co do zasady zarządzane przez miasta. Y, I prezes Rzeszowa mówi, dzięki temu raportowi ja wiem, jaką ja mam, jakie ja mam opcje. Pośród czego ja mam wybrać? W co ja mam pójść merytorycznie? Ja sam wy wybiorę, czy to, czy, 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 yy, czy inny scenariusz, ale tych pięć scenariuszy szkół z waszego raportu pozwala mi trochę spać spokojniej, bo w ogóle wiem, jak się za temat zabrać. Ja nie miałem wcześniej takich problemów. Daję mi, moim ludziom, podstawę do dalszej pracy. I to jest taki prosty case. Ja sobie myślę, to już było warto taki raport stworzyć. Bo, bo każdy dobry menadżer miasta, mając taki raport, mając tę ten, ten pulę opcji, jest w stanie podjąć mądrzejsze decyzje. No bo nas tego nikt nie uczył. Nie mamy takich studiów dla prezydentów miast. Tak? Skąd oni to mają wiedzieć? A czy jest pan sceptyczny w sprawie implementacji jakichś szczególnych rekomendacji? Ja powiem tak, no. Nie, ja myślę, że szklanka jest do połowy pełna. Ja myślę, że świat idzie ku, ku dobremu i że ten kryzys minie i, i energia nie będzie tyle kosztowała. Ogólnie patrzę na świat pozytywnie. I ja wiem, że jest taki moment, w którym ten raport się zmaterializuje, w tym sensie, że jego najważniejsze tezy zostaną zrealizowane i. I zrobię wiele, żeby, żeby tak się stało, i zachęcam też wszystkich odbiorców tego materiału, żeby też tak na, na, na świat patrzyli pozytywnie. To znaczy, mamy przed sobą ogromne wyzwanie, a nie kryzys. Mamy przed sobą ogromną szansę, a nie zło. E, tylko od nas zależy, od każdego z nas, e, na ile wykorzystamy te szanse. Bo to może być podanie ręki w, przy, osobie, która wsiada do, do tramwaju, a to może być. Zorganizowanie w mojej firmie czegoś, to może być yy, zaangażowanie jako rodzic yy, w, w grupie rodziców w mojej szkole, tak yy, żeby, żeby właśnie być, żeby moja szkoła była tą gościnną Polską, tak? To jest to może zrobić każdy z nas. Więc ja mówię tak, to się uda zrobić. Myślę, że serca Polaków są na tyle duże, że mimo tego, że są podsycane takie negatywne emocje. Już były manifestacje antyukraińskie, które są troszeczkę rozmuchiwane. Są rozmuchiwane także przez rosyjską propagandę, która sobie świetnie radzi, bo potrafi nawet wygrywać wybory w Stanach Zjednoczonych. Co, to co dopiero z polską opinią publiczną sobie ma nie poradzić. Otóż wydaje mi się, że jak będziemy świadomi, będziemy o tym mówić głośno, że, że manipulacja w mediach społecznościowych występuje, że to nie jest wirtualny byt, który mnie nie dotyka. On dotyka każdego z Was, każdego odbiorcę Internetu. I że sprawa, która nas łączy, jest dużo ważniejsza niż krótkowzroczne niesnaski, to, to my przez ten kryzys przejdziemy. Myśli Pan, że dezinformacja i propaganda rosyjska mogą mieć duży wpływ na społeczność polską i to, jak przyjmujemy Ukraińców? No, myślę, że tak. Tylko, że to jest, to będzie, dlatego tak ważna jest świadomość. Dlatego jest tak ważne, abyśmy o tym mówili, abyśmy podnosili przykłady funkcjonujących w sieci botów. Ten świat, który nam się wydawał takim, powiedziałbym, no, wojny wielkich mocarstw, i tak dalej, i tak dalej, no, on już jest w naszych komputerach, w naszych komórkach przede wszystkim, tak. Jak będziemy tego świadomi i będziemy z autość krytyczni wobec informacji, które przyjmujemy, które czytamy, dwa razy się zastanowimy, czy to ma sens, czy to ma sens dla naszych dzieci, ten sposób myślenia, to, to myślę, że będziemy bezpieczni, ale no, musimy być świadomi. Musimy też mówić, tak jakby obywatelsko stanąć tak? mówić to, co naprawdę uważamy. Jeśli widzimy jakieś dziejące się zło, to trzeba o tym mówić, no to, to w tej czy w innej sprawie jest tak samo efektywne. Taka dorosłość w demokracji, Wspomniał Pan o rozmowie z prezydentem Rzeszowa, więc wydaje mi się, że tak. i tak uznaje Pan raport za, za sukces. Jednak czy byłoby coś, co musiałoby się wydarzyć, żeby, żeby on był jeszcze większym sukcesem? czy? No ja bym bardzo chciał, żeby ten raport był podjęty przez administrację rządową w mocniejszym stopniu. Tak. Ja go, przesyłaliśmy go do administracji rządowej. Być może jest tam jakiś, że tak powiem, obszar. Yy, Zainteresowania nim. Ja też nie twierdzę, że to jest kompendium wiedzy, to jest white paper, to jest dokument o dyskusji. Z tego, co wiem, to tej dyskusji jest za mało, więc w tym sensie raport jeszcze nie spełnił swojego zadania, aczkolwiek może merytoryczne treści są wykorzystywane. Tak? Trudno mi to orzec. No. Ja że tak powiem, nie byłem. Ja osobiście nie byłem zaangażowany w tego typu dyskusje na etapie na poziomie rządowym, a uważam, że to byłoby dobre. Czy jest Pan optymistą w kwestii przyszłości Polski? <noise> Oczywiście tak, jestem optymistą. Jestem, wiem, wiem, że to jest, że ta cała historia, która nas spotyka, przyniesie więcej dobrego niż złego. I zawsze kończymy nasze wywiady tym samym, ale bardzo ważnym pytaniem. Jaką wiadomość chciałby przekazać oglądającym to nagranie? Że gościnna Polska to jest każdy z nas. Że każdy z nas ma, ma, ma swój kawałek roboty do, do odrobienia, niezależnie od tego, co robi. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. Dziękuję.